Rząd zapowiedział gruntowne zmiany, które mają wpłynąć na wyższe dochody rolników i lepsze życie mieszkańców terenów wiejskich. Przygotowano strategię rozwojową, w ramach której będzie zrealizowanych 7 kluczowych zmian dla polskiej wsi. Rolnicy mogą liczyć na dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa, nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników, 15 tysięcy złotych na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie bez zbędnych formalności, bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach, 4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym, więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowę produkcji trzody chlewnej. Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest zwiększenie unijnych dopłat do produkcji rolnej. Mają one zostać zrównane ze średnimi płatnościami, które obecnie otrzymują rolnicy z zachodnich krajów Unii Europejskiej. Jeszcze więcej dostaną małe i średnie gospodarstwa, które na przykład będą korzystać z dopłat zapewniających dobrostan zwierząt. Dla tych rolników przewidziano ponad 300 euro na hektar. To są bardzo dobre propozycje dla polskich rolników, oczekiwane przez polskich rolników, ale cieszę się również z tego, że te propozycje, takie jak zdecydowanie większe wsparcie dla małych i średnich gospodarstw rodzinnych, jak gospodarstwa ekologiczne, jak krótki łańcuch dostaw i krótka droga od pola do stołu, jak dobrostan zwierząt. To się wszystko wpisuje bardzo dokładnie w to, co robimy w polityce europejskiej. Zapowiedziano również wprowadzenie nowego systemu ubezpieczeń upraw dla rolników. Przede wszystkim ma powstać Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty. Ponadto rolnicy, którzy ubezpieczą się indywidualnie, uzyskają gwarancję dopłaty 65% do składki ubezpieczeniowej. Wsparcie wyniesie 3 miliardy złotych, a 1 400 milionów złotych na wsparcie ubezpieczeń indywidualnych. Wiecie doskonale, że do tej pory tak było, że ten program gwarancji dopłat ubezpieczeniowych był niewystarczający. Czasami już po kilku godzinach, w krótkim czasie, nie było środków na dopłaty. Otóż gwarantuję z tego miejsca, każdy rolnik, który będzie się chciał ubezpieczyć, dostanie dopłatę ze Skarbu Państwa w maksymalnie możliwym wymiarze, zgodnie z regułami unijnymi. Pan Jarosław Drogosz obecnie prowadzi zbiór kukurydzy. To, ile i jakiej jakości zbierze ziarno, zależy od odpowiedniej uprawy i przede wszystkim pogody, bo ta lubi płatać figle. Dopłaty do ubezpieczeń pozwolą na ubezpieczenie całej plantacji. Uprawa roli to inwestycja pod gołym niebem. Chcąc uzyskać dobre plony, musimy inwestować duże środki, duże fundusze, po to, by plon był później godny i przyniósł nam dochód. Niestety, nie zawsze jest tak, że możemy spodziewać się dobrych plonów, nawet gdy wszystko wykonamy prawidłowo, ponieważ pod gołym niebem trudno jest przewidzieć, albo inaczej trudno jest zagwarantować, aby plon udało się osiągnąć w 100%. Jest on narażony na wiele czynników głównie atmosferycznych. Straty z tego tytułu bywają często duże albo bardzo duże. Stąd ubezpieczenia to rzecz konieczna. Każdego roku wszystkie uprawy, również i uprawy kukurydzy, ubezpieczamy. Dobrze byłoby, aby ubezpieczenia były gwarantowane przez państwo, przez niezależne od firm prywatnych normy czy też konstrukcje. Dopłaty do ubezpieczeń bardzo pomagają nam rolnikom, ponieważ ubezpieczamy grunty, wszystkie uprawy, a dopłata stanowi znaczną część tejże inwestycji. Gdy ubezpieczamy ponad 200 hektarów, jest to suma znaczna i odciąża budżet, odciąża swój wkład. Kolejnym elementem zapowiedzianego programu ma być możliwość przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Już od 2022 roku rolnik emeryt, który nie może zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej ze względu na brak chętnych do przejęcia gospodarstwa rolnego, będzie mógł nadal prowadzić działalność rolniczą w tym gospodarstwie. Świadczenie nie ulegnie zawieszeniu maksymalnie przez 10 lat od nabycia prawa do emerytury rolniczej.
Zwiększeniu dochodów rolniczych ma służyć również udostępnienie bezpłatnej przestrzeni targowej w miastach, gdzie producenci będą mogli sprzedać swoje produkty. Zostanie też ustanowiony Dzień Handlu Rolniczego w miastach, przypadający w sobotę lub w niedzielę, w którym rolnicy będą mogli sprzedawać w centrum miast bez opłat za placowe. Kolejnym rozwiązaniem, które ma na celu ułatwić zbywanie produktów przez rolników, jest tworzenie centrów dystrybucyjnych dla rolników, którzy będą swoje produkty mogli sprzedawać blisko konsumenta. Chodzi tutaj o to, żeby konsument, który zechce kupić zdrowe produkty, miał pewność, gdzie kupuje, co kupuje i od kogo kupuje. Natomiast rolnik dzięki takiej tak skróconej ścieżce pomiędzy dostawcą a odbiorcą finalnym, pomiędzy rolnikiem a konsumentem, dzięki skróceniu łańcucha pokarmowego może uzyskać wyższe dochody, dlatego że cały koszt pośrednictwa dystrybucji zostanie ominięty i znaczna część z tych kosztów może zostać w kieszeni rolnika. Zapowiedziano również zwiększenie limitu przychodów zwolnionych z podatku dochodowego w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego. W ramach Polskiego Ładu przewidywane są kolejne rozwiązania dla rolników. Między innymi zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 100 tysięcy złotych dla rolników chcących przetwarzać w swoim gospodarstwie i zbywać swoje produkty w ramach tak zwanego rolniczego handlu detalicznego. Do niedawna kwotą tą była tylko 20 tysięcy złotych. Kilka lat temu zostało wprowadzone uwolnienie do 40 tysięcy złotych, natomiast w ramach Polskiego Ładu ma być to kwota aż 100 tysięcy złotych, kwota wolna od podatku dochodowego. Od nadwyżki dochodu powyżej tych 100 tysięcy złotych będzie podatek zryczałtowany. Ponadto w ramach rolniczego handlu detalicznego przewidywanych jest wiele udogodnień dla rolników, chociażby w kwestii rejestracji swojego zakładu pracy, zakładu małego zakładu przetwórczego, można tak nawet nazwać. Tutaj mamy do czynienia z jednym miejscem rejestracji. Jeżeli produkty zawierają w swoim składzie surowce pochodzenia zwierzęcego, wówczas takiej rejestracji dokonujemy w Inspektoracie Weterynaryjnym. Jeżeli takowych nie ma, wystarczy zgłoszenie do sanepidu. Z pomocą w wypełnieniu tych dokumentów służą pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, zatem zachęcam, zapraszam do korzystania z tej formy pomocy. W Polskim Ładzie przewidziano również środki na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności. Oznacza to, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1000 do 5000 m2, otrzyma ryczałt do 15 tysięcy złotych. Hodowcy trzody chlewnej potrzebują wsparcia nie tylko w walce z chorobą, ale również w odbudowie stad. Przewidziano duże środki na ten cel. Jeden z filarów Polskiego Ładu to skuteczna walka z ASF i wsparcie dla rolników na odbudowę gospodarstw w związku z ASF. Jest to pakiet środków i to dużych środków. Największy element to wsparcie do 900 tysięcy dla rolników na odbudowę gospodarstw. Także wsparcie inwestycyjne, możliwość zakupu maszyn, wybudowania nowych budynków, chlewni, odbudowy produkcji. Kolejny filar to kolejne 150 milionów na wyrównanie utraconych dochodów. To narzędzie już funkcjonuje, już działa, już rolnicy dzięki niemu otrzymują środki w związku z niższą ceną sprzedaży świń ze stref objętych ograniczeniami. Trzeci element to wsparcie i to ten element też już działa, on będzie kontynuowany i rozszerzany. Wsparcie możliwości refundacji części kosztów zakupu środków dezynfekcyjnych, budowy niecek dezynfekcyjnych, zakupu mat dezynfekcyjnych, a więc ochrony bioasekuracyjnej swoich gospodarstw. I bardzo ważny element, może kluczowy, taki sięgający do przyczyny, to redukcja populacji dzików. To narzędzie już również jest wdrażane. Zwiększony jest zarówno odstrzał sanitarny dzików, jak i odstrzał wynikający z planów łowieckich również zostaje zwiększony już w tym roku, w tym sezonie. Te wszystkie narzędzia działające razem plus
wsparcie dla ubojni miejscowych, przetwórni, także rzeźni rolniczych, aby można było skracać łańcuchy dostaw, aby wspierać RHD. Te wszystkie elementy razem to polski model walki z ASF. Nie taki, jaki wybrała Hiszpania czy inne kraje, gdzie są likwidowane małe i średnie gospodarstwa. My je chcemy wzmocnić, polski rząd chce je wzmocnić, zwalczyć skutecznie ASF, ale utrzymać gospodarstwa rodzinne utrzymujące świnie. W Polskim Ładzie rolnicy będą mogli otrzymać dotacje na działalność przetwórczą, nawet kilka milionów złotych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie obejmie m.in. koszt wyposażenia i unowocześnienia zakładu, budowę przetwórni, zakup samochodu do sprzedaży i transportu żywności na targowisko. 7 spraw dla polskiej wsi to nie jedyne zmiany dla rolników w ramach Polskiego Ładu. Oprócz tego rolnicy mogą liczyć także na wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, uproszczenia prawne czy wsparcie informatyzacji. Pomoc przewidziana jest również dla samorządów.